27 sierpień 2022, zamek Sokolnik w okolicach Jozdanowa i Łagiewnik. Bryła zamku zachowana. Są elementy dewastacji i uszkodzeń, ale do uratowania. W przeciwieństwie do zabudowań folwarcznych po prawej stronie, częściowo zdewastowanych, stoję na końcu mostku, który można było zejść od strony zamku w kierunku ogrodu. Spokój, ciszę, zieleń. No, gdzie nie gdzie załamania. Obmurowana kamieniem polnym fosa, która okalała zamek. Obmurowania zachowały się w stanie nie najgorszym. Nad wejściem widać napis 1906, a więc bez 4 lat, prawie 100-letni budynek. Nad nim herb, nad herbem wieńce, a więc ktoś miał powody do tego, żeby ten herb tutaj umieścić. Wyjście schodami na taras pierwszego piętra. Kute metalowe ogrodzenie. Zachowało się aczkolwiek ślady rdzy i pewnych zniszczeń widoczne. Poziom piwnic w stanie najgorszym, gdzie nigdzie widać odłamane fragmenty tynków, murów. Najpilniejsze prace do wykonania to właśnie zabezpieczenie tego poziomu. Odprowadzona woda pozwalająca zabezpieczyć przed postępującą degradacją. Duże okna na parterze, jeszcze większe na pierwszym piętrze i na drugim piętrze, podobnie jak na parterze. Rynny zachowany, odprowadzenie wody na zewnątrz, nie bezpośrednio przez rynnę, ale jednak pozwalają sądzić, że ktoś tutaj jakieś baczy nie ma następnego budynku. Przed chwilą usłyszałem głos ptaka. Niestety nie znam tego głosu i nie mogę zidentyfikować, ale głos był dość przerażający. Dziękuję za uwagę.